Radio Wnet, www.wnet.fm. Godzina 7.53, to była, proszę Państwa, meksykańska muzyka po rozmowie o Ameryce Łacińskiej. W Ameryce Łacińskiej dzieje się wiele ciekawych rzeczy, ale dzieje się też wiele ciekawych rzeczy tutaj u nas w Polsce. Już w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w Domu Dziennikarza na ulicy Foksal 3/5, to będzie wtorek, 6 listopada, o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie promocyjne książki Bronisława Wildsteina o kulturze i rewolucji. Książka już była wydana przed wakacjami, ale teraz będzie jej promocja, a Bronisław Wildstein jest w tej chwili gościem Radia Wnet. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ale zanim porozmawiamy o książce, to porozmawiamy chwilę o sprawach jak najbardziej aktualnych. Jak pan przyjął wynik wyborów samorządowych? Lepiej to zebrać do kupy. No, to jest naprawdę sukces PiS-u. No, choćby rekordowy w ogóle wynik. Nie było takiego trzeciej RP, prawda? To w tej chwili są rekordziści PiS, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Przy okazji ogromna mobilizacja. Przecież chodzi o to, że Polacy uczestniczyli w wyborach. To też się przekłada na pozytywnie. Wybory były niesamorządowe. Nazywały się samorządowe, a były niesamorządowe, zwłaszcza w wielkich miastach. I to było uderzające. No, dla mnie przykład Warszawy jest tu szczególnie dojmujący, bo gdyby wybory były realnie samorządowe, gdyby zachowywali się mieszkańcy Warszawy racjonalnie, to partia taka jak Platforma Obywatelska, która co najmniej dopuściła tego gigantycznego skandalu, jakim była tak zwana afera reprywatyzacyjna, w wyniku którego Warszawa straciła dziesiątki miliardów złotych, a dziesiątki tysięcy ludzi wylądowało na bruku, było prześladowanych, skończyło się zresztą co najmniej jednym zabójstwem. Więc gdyby działali racjonalnie warszawiacy, to taka partia nie powinna w ogóle istnieć w Warszawie. I teraz wygrywa w cuglach w pierwszej odsłonie przedstawiciel tej partii, który w ogóle właściwie się nie odciął od niczego. Są partia się też nie odcina specjalnie od pani przewodniczącej, prezydent Warszawy, która była wiceprzewodniczącą tej partii długie lata, która robiła wszystko, żeby nie zadośćuczynić krzywd, które zostały popełnione. A więc jeżeli obywatele głosują na ludzi, którzy co najmniej, powtarzam, dopuszczają do tego, aby mafia się panoszyła bezkarnie, no to działają zupełnie nieracjonalnie. No i tu mam taki przykład nieracjonalnego działania wywołanego wyłącznie odruchami ideologiczno, takimi fobiami wywołanymi. Troszkę podobna sytuacja wygląda w Gdańsku, troszkę, nie do końca tak samo. Czy w Olsztynie, czy w na przykład do pewnego stopnia w Łodzi. Więc niestety tutaj zadziałał taki czynnik podstawowy, to znaczy mobilizacja antypisowska i straszenie PiS-em, straszenie polexitem, etc. Więc no to tak w skrócie o tych wyborach. No tak, czy to jest tak, że tu prawica popełnia jakieś błędy, czy to przejście tych 30% jest po prostu niewyobrażalne? Dlaczego jest właściwie tak, że z góry się zakłada, że to jest oczywiste, że prawica w wielkich miastach nie może wygrać? No, tak zostało ukształtowane podstawy mieszkańców tych wielkich miast, karmione odpowiednią propagandą medialną, nie tylko medialną. A czy popełniła prawica błędy? Myślę, że popełniła błędy. Za mało pracowała, otwierała się na kultury na przykład. Jakby pewne rzeczy odmówiła. Nie chodzi o to, żeby zrezygnowała z swojej tożsamości kulturowej, w żadnym wypadku. Ale jednocześnie ta prawica jest wielowymiarowa i powinna pokazywać tą swoją wielowymiarowość. Również w mediach publicznych, a festiwale Disco Polo nie są zachętą do tego typu, prawda, dla tego typu publiczności. Można powiedzieć, że to nie chodzi o bezpośrednią politykę, ale otoczenie polityczne, to znaczy taką, że PiS w sensie polityki to raczej niewiele można mu zarzucić bezpośrednio. Natomiast w sensie takiego otoczenia, tworzenia takiego tej takiej metapolitycznej otuliny kulturowej, to zrobił niewiele. Mediów żadnych nowych nie zbudował przez ten czas.
jakichś inicjatyw dużych, kulturowych nie podjął od czasu władzy i naprawdę, że można tam, prawda, znajdować okoliczności łagodzące, że miał podporny, był pod presją, miał inne rzeczy na głowie, no ale jego pisujemy pewne zaniechania, to mówimy o tym. No i myślę, że nie było fortunnym posunięciem, wyciągnięcie sprawy uchodźców, zresztą też było naruszeniem pewnej sprawy samorządowej, no to miało uzasadnienie, bo mnie prezydenci wielkich miast wypowiedzieli się tak kontestująco wobec postawy rządu polskiego, rządu PiS-u, który mówił, że nie będzie przyjmował uchodźców i sami zaproponowali, że oni chętnie będą w tym udział, na przykład nie, znaczy w tym przyjmowaniu uchodźców i że w ogóle to będzie wzbogacenie dla Polski, wielkie przyjęcie jakiejś fali migracji muzułmańskiej, ale nie sądzę, żeby ten odegrał istotną rolę. No i potem byliśmy pod presją ogromną, znaczy byliśmy Polską, a pod presją ogromną i rząd, nie tylko polskich ośrodków, no ale i Unii Europejskiej, która zachowała się, która złamała wszelkie możliwe standardy, mówię o zarówno Komisji Europejskiej, jak i Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wszelkie możliwe standardy złamał, dostarczając tą informację o zawieszeniu ustawy, już abstrahując samą tą zawieszenie ustawy, dostarczając to w takim zupełnie szczególnym trybie, zastępczym trybie, bo inaczej przed wyborami ona by nie mogła być ogłoszona. I po to tylko, to jest nie uczy w historii tej Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu było coś takiego, chyba nie. Z pewnością nie było tak szybkiego działania. Nie było takiego działania Komisji Europejskiej, która łamiąc wszystkie normy postawiła Polskę załawie oskarżonych posadziła Polskę. Więc tutaj to ogłoszenie tego przed wyborami wywołało u Polaków też taki lęk, który podsycała oczywiście opozycja, opowiadając o tym, bajki o tym polexicie, ale niestety Polacy mają, i to zwłaszcza właśnie w dużych miastach, paradoksalnie są straszliwie zakompleksieni, zwróceni na zachód, tak trochę niewolniczo, ciągle jeszcze, no to odreagowują, że państwo się obrazili, co to będzie, co nie można z taką partią mieć nic do czynienia. Poranek Wnet, minęła właśnie godzina 8:00, naszym gościem jest w tej chwili pan Bronisław Wilczstein, rozmawiamy o wyborach, ale też rozmawiamy o książce o kulturze i rewolucji. Ta książka, zbiór esejów, to jest taka diagnoza współczesności i też opis rewolucji, która dzieje się na naszych oczach. Czy od czasu, jak pan te eseje pisał, coś na drodze tej rewolucji stanęło, czy ona cały czas trwa? To znaczy, jeszcze zupełnie to wprawdzie jest zbiór esejów, ale on jest taki spreparowany jak w kierunku integralnej książki, to znaczy, że one są ułożone, wybrane w ten sposób, że one pokazują te same sprawy z różnego punktu widzenia, więc one tworzą pewną, moim zdaniem, integralną całość. Czy coś się zdarzyło? Zdarzyło się, dzieje się cały czas, ja zresztą w książce o tym piszę, że nastąpił taki bunt narodów, ja to określiłem to już w takim tekście kilka lat temu, ładnych, ponad 3 lata temu, że nastąpił bunt narodu. I to ciekawe, na początku on nastąpił właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Wybory na Węgrzech, w Polsce, no są tego przykładem. Ale nie tylko, oczywiście, i to można obserwować dużo szerzej, ten bunt narodów. No to są Stany Zjednoczone oczywiście i wybór Trumpa. To są wybory we Włoszech ostatnio i porażki establishmentu niemieckiego w wyborach landowych, co jest taką zapowiedzią, być może poważniejszej porażki w wyborach parlamentarnych, znaczy nie takich, że zostaną odsunięci od władzy, ale że właśnie alternatywa dla Niemiec zajmie bardzo poczesne miejsce, już zajmuje coraz bardziej znaczące stanowisko, sytuacja we Francji. Wszystko to pokazuje, że ten stary układ wywołany tą rewolucją, która trwa 50 lat, to opisuje, że zasadniczo zmieniła wygląd Europy, ten stary układ się chwieje. Ale tym niemniej ten stary układ działa strasznie, tym bardziej działa tak gwałtownie do działania. Kampania przeciwko Polsce jest tego wyjątkowym przykładem. Ja nic wspólnego z prawem, dzieje się z pogwałceniem norm prawnych, zasad prawnych, jakichkolwiek zasad, ale jednocześnie jest obroną stanu posiadania elit unijnych na każdym poziomie ideologicznym, ale też po prostu państwowym. No, Niemcy chcą mieć Polskę taką za czasów Tuska, tylko są
taką, na to nie chcą rządzące ośrodki niemieckie przystać. No i to jest ten główny, szczególna przyczyna tego, co się dzieje, bo nie oszukujmy się, co Niemcy rządzą w Unii Europejskiej. Czy to jest tak, że Polska się przed tą falą potrafi obronić? No ostatnio mieliśmy próbę wprowadzenia homoseksualnej propagandy do szkół. No i tak się wydaje, że właściwie no, ministerstwo powiedziało, że jest przeciw, ale wielu ludzi twierdziło, że to nie była jakaś taka reakcja dostatecznie adekwatna wobec tego, co się nagle, jak tych pomysłów, które się pojawiły. No może to jeszcze nie była dostatecznie adekwatna, ale jednak obserwujemy wyraźnie opór. To jest zasadnicza różnica między tym rządem a poprzednim. Poprzedni rząd, który był po prostu absolutnie oportunistyczny, mówię o rządzie Platformy, który startował przecież niby jako partia prawicowa i szedł na wszystkie żądania tych wszystkich ośrodków dominujących europejskich. To są również te homoloby, to są te ośrodki feministyczne i tak dalej. To tworzy jeden kompleks. Na to wszystko szedł, prawda? Podpisał tą kartę, niesławną kartę istambulską, prawda, która de facto kwestionuje zasadniczo rodzinę i stawia na cenzurowanym rodzinę i teraz sprawdzać jednocześnie, jak wygląda ten stan obyczajowy czy jakieś ośrodki zagraniczne w państwach. No po prostu niebywałe, na szczęście to ona nie działa realnie, ale gdyby ją zacząć próbować egzekwować, no to mielibyśmy dopiero tutaj cyrk, no to wtedy to takie piątki i nie tylko piątki homoseksualne w szkołach, czy tam w ogóle nie homoseksualne, no i byłyby na porządku dziennym, a polskie władze musiałyby się zgadzać. No więc mówię, tamta władza była absolutnie oportunistyczna i na każde żądania tych silniejszych ośrodków przystawała. I obecna władza się temu opiera. Jeszcze nie jest tak, nie taki zdecydowany jak na Węgrzech, gdzie po prostu na szczęście wyprowadzono gender z uniwersytetów. No bo to jest taki marksistowski pomysł. Wprowadzić pewną ideologię jako naukę. To jest nauka, prawda, która od razu na wstępie, ona nic nie bada, tylko na wstępie ogłasza podstawowe dane i potem tylko, prawda, je tam utwierdza. To tak jak marksizm, prawda, naukowy, tak tutaj mamy ten genderyzm, czyli stwierdzenie, że płeć jest czynnikiem kulturowym, no i te inne nonsensy zupełnie. I w związku z tym, mówię jeszcze raz, można mieć pewne zastrzeżenia, że pod tym względem obecne władze nie są jeszcze zbyt zdecydowane, no ale być może, no, władze węgierskie są mocno osadzone, siodle wygrały trzecie wybory, mają większość konstytucyjną, no zobaczymy, będzie, czy jeśli PiS-owi uda się wygrać, to są te wybory, czy też nie będzie bardziej zdecydowany w tych kwestiach. Pan mówi, że ta poprzednia władza z przyczyn oportunistycznych przyjmowała różne rozwiązania, a przynajmniej się im nie sprzeciwiała, ale z drugiej strony jak popatrzy się na polskie uniwersytety, na redakcje różnych czasopism kulturalnych, na trendy dominujące w modnych lokalach w dużych miastach, to widać, że jest bardzo wielu ludzi już przekonanych do tej ideologii, że to nie jest tylko oportunizm, że już część pokolenia po prostu ukształtowano w ten sposób, że mówi się pewnym językiem, używa się pewnych pojęć. Oczywiście, że tak, właśnie oportunizm Platformy, ale to nie są działacze Platformy. To nie jest tak, że do tego jest przekonany Tusk, Schetyna i mógłbym tam wymieniać. Ale ja już nie chcę rozmawiać o Tusku, ja się pytam o kondycję części polskiej inteligencji. Bo ja powiedziałem, że oportunizm był elit politycznych. Natomiast pan słusznie zauważył, że ośrodki opiniotwórcze zostały przeorane tą rewolucją kulturową. No to zwłaszcza uniwersytety, ale to w takie ośrodki opiniotwórcze, wszelkie takie dominujące, to w kinie, dominujące w masowej rozrywce, w kulturze, nie tylko zresztą w kinie, bo te podstawowe na przykład nagrody literackie, które są opanowane przez jedno lobby, które, prawda, działa w jednym określonym i przyznaje nagrody za ideowe osiągnięcia, a nie za realnie wartościowe literackie książki. I można by to kontynuować. No tak to jest, no dominujące media takie są. To Stanów, no dominujące, to jest 75% mediów w Polsce bez przerwy lansuje tego typu ideologie, prawda? TVN, Gazeta Wyborcza, Polityka i można tak wymieniać, ale potężne ośrodki internetowe, Onet, Wirtualna Polska i tak dalej, i tak dalej.
W związku z tym to nie pozostaje bez konsekwencji. Tylko, że to właśnie to jest interesujące, że to w dużej mierze udało się tą operację przeprowadzić i przekuć w jakimś świadomość i mentalność pewnej części ludzi w dużych miastach elit. I nie tylko elit, bo to jest z tym głosowaniem jest tak, że ono ma takie i zachowaniami, ma takie aspiracyjny charakter, to znaczy będę głosował jak elity, będę się zachowywał jak elity, będę elitą, prawda? No, mamy takie konsekwencje. To rzeczywiście, ale to ciągle jest jeszcze, jakbyśmy się przyjrzeli, naprawdę mniejszość. No to jest najbardziej smutne, jeżeli mówimy o uniwersytetach. No to się dzieje na uniwersytetach, to w ogóle jest przerażające w polskich. To ja powiem z pewną odpowiedzialnością. PRL był systemem ohydnym. To nie będę same złe rzeczy o nim mówić, ale jeżeli patrzę na uniwersytety, to oczywiście nie dzięki PRL-owi, ale mimo i przeciw PRL-owi, oni jakoś potrafiły się jeszcze tam bronić. No teraz mamy je w dużo gorszym stanie. Pozostaje w takim razie pytanie, czy jest szansa na odwrócenie tej sytuacji? Krótko mówiąc, czy polska kultura ma szansę na ucieczkę jeszcze przed tym walcem nowoczesności? No oczywiście, bo my mówimy w jakichś perspektywach strasznie krótkich historycznie. Jeżeli mówimy, prawda, teraz 30 lat, jak już przyzwyczajeni teraz 30 lat, to jest strasznie dużo. Widzimy, jakie zjawisko postępujące w ciągu 30 lat. Mówimy, o, to już widocznie, to jest jak prawo natury, będzie to tak trwało. To jest oczywiście nic podobnego. Jak patrzymy, zyskujemy troszkę większy dystans historyczny, to się okazuje, że nie ma tego typu prawidłowości w ogóle. Nie ma tego typu prawidłowości. I że wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w stanie się obronić. No, przykład węgierski, przykład właśnie tego buntu narodów, gdzie te narody mówią, no nie, dosyć tego dobrego. Nie będą nam te elity decydowały o tym, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy się w ogóle zachowywać. Koniec tego. Pokazuje to, jak bardzo ludzie nie akceptują tego. W związku z tym, że można to odwrócić. Ja mówię, że no pod tym względem to jesteśmy w lepszej sytuacji jeszcze niż w zachodniej Europie, bo zachodnia Europa została w dużej mierze skomogenizowana właśnie przez tą rewolucję. O tym piszę dużo. Właściwie o tym piszę w książce. I o tym, o czym mówimy, właśnie piszę w książce. Ale w Polsce na szczęście, czy na Węgrzech, tak się jeszcze nie stało. Pisze pan przede wszystkim o tym, co się dzieje teraz, ale kończy pan rozdziałem takim bardziej trochę o kulturze, o pisarzach. Ostatnim bohaterem ostatniego eseju, rozumiem, że nie bez przyczyny, jest Bolesław Leśmian. No tak, bo to jest taki niezwykły pisarz, wspaniały pisarz, który wybrał polskość językową, bo on był urodzony w rodzinie żydowskiej w Rosji. Pierwszy wiersz pisał w ogóle po rosyjsku. A potem wybrał Polskę i to wybrał Polskę w takim głębokim sensie. Bardzo głębokim sensie, bo mówię w sensie takim językowym dla niego. No język jest rzeczą absolutnie najważniejszą, jak dla poety. I on ten język polski drążył, chciał wydobyć nowe znaczenia z niego, wydobyć nowe sposoby artykulacji. Budował taką, odwołując się do pewnych mitologii słowiańskich, budował taką swoją własną mitologię, więc pod tym względem to jest niezwykle ciekawy pisarz i no i wielki poeta. I więc to jest pokazanie polskości jeszcze z innej strony, jako wyboru i jednocześnie atrakcyjności tej polskości, tego, co można zrobić z nią. A co takiego jest w tej polskości, że w kolejnych pokoleniach ludzie, którzy nie musieli ją jej wybierać, właśnie ją wybierali? No to pan mi zadaje takie pytanie, to teraz musielibyśmy mieć jakieś kilka godzin. Ja trudno mi odpowiedzieć. Ja myślę, że mamy niesłychanie ciekawą kulturę. Jedną z fundamentalnych rzeczy tej naszej kultury jest taki duch wolności. On istniał zawsze. To jest nieprawdopodobne, kiedy czytamy kronikę mistrza Wincentego, zwanego Kadłubkiem, dokładnie z przełomu XII i XIII wieku. I oczywiście to są rozmaici burzyciele, którzy nie rozumieją w ogóle ówczesnych historii. Powiedzą, a to bajki, on tam opowiadał, że Polacy walczyli z Aleksandrem Wielkim, a to z Cezarem. Wszyscy też takie historie pisali, a to nie to chodzi, bo on miał mieć taki charakter trochę edukacyjny. Ale to, co jest ważne, to on opowiada cały czas o republikańskim duchu. Zresztą Kadłubek był wybitnym intelektualistą, cytującym a to Cycerona, a to Platona i wielu innych klasyków, których znał bardzo dobrze z pierwszej ręki. I on właśnie bardzo mocno akcentuje ten republikański duch
Polski, że to jest coś zupełnie innego. I to oczywiście pod tym względem, jeżeli patrzymy na naszych sąsiadów, jak bardzo jesteśmy różni od naszych sąsiadów na wschodzie czy na zachodzie, że jesteśmy zupełnie inni kulturowo w tym sensie i niezwykle ciekawi. Ja zresztą myślę, że ten ruch Solidarności wspaniały był takim, taką powrotem ducha republikańskiego, który okazuje się trwa pomimo wszystkich okoliczności. To jest tylko jeden oczywiście aspekt, a myślę, że bardzo interesujący. Bardzo serdecznie dziękuję. To ja już może nie zadam następnych pytań, bo rzeczywiście niestety musimy kończyć. Jeszcze raz przypomnę, spotkanie z Bronisławem Wilsztajnem, promocję jego książki o kulturze i rewolucji już w przyszłym tygodniu, wtorek, 6 listopada, godzina 18, Dom Dziennikarza Foksal, 3/5, oczywiście w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę z porankiem. Dziękuję i do zobaczenia. Zapraszam. Radio Wnet, www.wnet.fm